No, hej, siemanko, tutaj znowu Wrona, a to specjalny odcinek z okazji 100. widza, którego mam na swoim kanale. I chciałbym właśnie nagrać taki dodatkowy filmik, z którym sobie poprowadzę jakąś słynną bitwę, dajmy na to taką. I chciałbym wam także powiedzieć, że jeśli chcielibyście ze mną pograć w jakąś grę, ja tam podam... Jeśli będziecie słuchać jakichś dźwięków tam za mną jakieś dźwięki będą, to oznacza, że to jest mój pies. Taki duży, gruby dalmatyńczyk, który akurat musi być w moim pokoju, bo jak go się puści, to on będzie drapał drzwi i strasznie to wtedy wygląda. Dlatego jest zamknięty w moim pokoju, musi być przez jakiś czas, bo nikogo nie ma w domu. Z moich rodziców, a dziadkowie są na dole i będą mieli problem za podrapane drzwi. Ale przejdźmy do tematu. Jeśli ktoś byłby ciekawy zagrania ze mną w jakąś grę, dajmy na to tutaj Empire. Mam jeszcze Napoleon, Total War i Shogun 2, a do tego FIFA 13. W ogóle podam w opisie filmu gry, które posiadam i mógłbym zagrać. Więc jeśli chcielibyście, to napiszcie do mnie na prywatną wiadomość. Na pewno będę odpisywał na każde. Najlepiej jakbyście do tego posiadali jakiś mikrofon, dzięki któremu moglibyśmy rozmawiać ze sobą. Już jeden z takich widzów właśnie do mnie napisał, czy by nie mógł ze mną pograć. Ja tam się zgodziłem, gadaliśmy na Skype'ie, graliśmy w Empire, było fajnie. Ogólnie to każdą bitwę wygrałem, później graliśmy trochę razem przeciw innym i było fajnie. W Empire trochę... W ogóle jak wygląda sprawa? Ktoś idzie za plecami? Nie. Ale tutaj idą. Dlatego... Nie. Zaprzodkować armaty. Wy się schowajcie w budynku. Albo nie. Nie w budynku. Stójcie tutaj. Budynek mogą nam wysadzić, bo mają armaty. Tutaj są Niderlandy. Tutaj... Armie brytyjskie. Oczywiście mój pies robi kolejny zryw, aby otworzyć sobie wyjście. Ci już będą atakować. On zaraz chyba będzie nawet szczekał tutaj. Dobra, to wy tutaj. A to nie wolno. Nie wolno. Dobra, chyba się uspokoi na jakiś moment. Tych za to bym ustawił jakoś... Tak. O. Tych bym bardziej na górkę ustawił. Ci są trochę pomiędzy. To jest piechota liniowa, moja ulubiona jednostka, jeśli chodzi o taką uniwersalność. Tylko mamy brygadę irlandzką. I konnice. Gdzie jest mój generał? Tutaj. Trochę pojechałem po grafice, dlatego nie będę tutaj jakoś wypowiadał się na ten temat. Ale tutaj widzimy. Fajnie generał wygląda sobie. Dodaje morali naszym jednostkom. Dobra. Spokój, nie wolno. Niedobry pies. Utrapienie. Naprawdę. Jeśli ktoś bierze psa pod opiekę, to musi być pewien, że to nie będzie sama zabawa z tego powodu. Bo taki pies będzie wył zawsze, jak właściciel sobie pójdzie. Przynajmniej mój jest tak nauczony. Niestety, żeby panikować.
Dobra, ci już tutaj będą podchodzić. Oni biegną pod moją linię ognia. O, i spadają klatki. Z armat walimy, ale chyba po swoich. God damn it. A nie. To przeciwnik. Dobra. Vampire w sumie chodzi o to, aby to wróg do nas podchodził. Wtedy mamy więcej czasu na zareagowanie. Tutaj będziemy starali się zamykać. Tutaj Niderlandy będą podchodzić. Ja bym tutaj wysłał moją piechotę. Tych na gwardię generalską bym skierował. Radziłbym się pośpieszyć. Nie mówię, że wygram tą bitwę. Ci już tutaj trochę failują. Przeciwnik sfailował. Bo właśnie go będę obkrążać. On stoi w idealnym rządku do atakowania. Dobra. O, tutaj pokonaliśmy przeciwnika, piechotę liniową. Oni do nas musieli podchodzić i spowodowało to, że właśnie zostali rozgromieni. Tutaj ich ciała leżą. Muohahaha. Dobra, to wy podejdźcie gdzieś dotąd. Wy tutaj się rozstawcie. Co oni w ogóle robią? Skierujcie swój ogień na tych. Najlepiej jak najszybciej. Mamy tutaj czworobok, czyli taka formacja, w której jesteśmy bardzo odporni na konnice wroga. Ale za to mamy... Gorzej walczymy z piechotą. Ci w ogóle sobie jadą, mają to gdzieś, że teraz mogą nieźle tutaj oberwać. Jeśli będą kierować swoje skupienie na mnie, będę zmuszony. Tak, robimy czworobok. A to dlatego właśnie jadą tutaj. O, i właśnie nie wbiją się w nas, nie dadzą rady. No dobra, dadzą. Ale jesteśmy bronieni z każdego miejsca. Nie za bardzo rozumiem ich taktykę. Chwila, bo tutaj naprawdę... Pies mi wariuje, on chyba myśli, że ktoś jest w domu. Dobra, powracam. Pies trochę się uspokoił. On chyba myślał, że ktoś jest w domu i zaczął mi tutaj wyć. Nieźle. Dobra. Tutaj, jak widać, wymiana ognia pomiędzy moimi osłabionymi jednostkami piechoty liniowej. No i armata, która tutaj... W ogóle Vampire armaty nie są jakieś wybitnie dobre. Konicą tam podjedziemy. Tutaj tym kazałem chyba iść. Dlaczego więc nie idziecie? A w sumie podoba mi się takie ustawienie. O, tutaj nie dali rady się zbytnio przebić. Jak widać, zostało mi dużo jednostek piechoty. Ten tutaj w ogóle utkwił. No, ładować w nich, panowie. Trochę kiepsko. Ale jakoś damy sobie chyba radę. Albo i nie. Gdzie wy idziecie? Dobra, mniejsza. Atakować ich, co wy robicie? Was tutaj przygotowuję. Będę musiał skierować swoje kroki tam. Dobra. Teraz stop i do ataku. Wjedziemy im w plecy. Wyłączyłem im strzelanie, bo oni by atakowali po swoich.
a nie mają tego robić, bo konica atakuje. I na ten moment przejmujemy inicjatywę, rozwalamy im drugą jednostkę piechoty. Świetnie. Tutaj się bronimy przed nimi, gwardią generalską i konnymi strażnikami Niderlandów. Później zostaną mi tylko armaty. Tutaj bardzo blisko podeszli. Was tak przekieruję. A was tak. Dobra, tam są armaty. O, moja konica spanikowała. Świetnie. No, jak widać, husaria francuska nie równa się z Polską. Do ataku, no. Świetnie, przygotować się. I tak wygląda walka. I teraz ci powinni zaatakować. Albo i nie. Nie jestem pewien. Zależy, jak to tutaj wygląda, bo fajnie to właśnie... O kurde. A, już się bałem, że to moja piechota tutaj się znalazła pod takim ostrzałem. O, jak widać... Konik. Obkrążyłem tutaj przeciwnika. Jedna jego piechota liniowa już spanikowała. Tutaj moja piechota dzielnie się broni. Rozwalili właśnie konnych strażników. On został im tylko jeden. Będziemy musieli teraz zrobić wjazd na piechotę liniową. Później tych pokonać. Tutaj pilnujemy naszych flanek. A z tym już powinniśmy dać sobie radę. Mamy przewagę liczebną. I chyba doświadczeniową. Nieznacznie przegrywa. A ja nieznacznie wygrywam i dlatego... O, panikują. Świetnie. Ci postanowili we mnie się wbić. Nie mają innego pomysłu. W ogóle chyba czworobok załączyli. Dziwne. Dziwna taktyka. Ale nie mnie to oceniać. A nie chciałbym tutaj wdawać się w walkę wręcz. Wolałbym bardziej ich tutaj wystrzelać. Dobra. O, pies akurat spokojnie się położył. Tutaj świetnie ich rozgromiliśmy, ale straty i tak mamy wielkie. Ale oni także i o to chodziło. 48 przeciwko 38. Nie wiem, czy dać im rozkaz wbicia się. Nie chciałbym tutaj inicjować takich walk. U, kim wy jesteście? Gwardia generalska? No to robicie błąd. O, udało nam się. Dlatego wy, panowie, pójdziecie tutaj. Moje armaty skupią się na tych. Dobra. Brytyjska konica. Fuck, wbijają mi się w plecy. Wytrzymajcie momencik, bo już się w nich wbijamy. O, panikują. Świetnie. Kto tam ucieka? To moi. No, nie dali rady jednak. Piechota liniowa już tu idzie. Tutaj drugi oddział idzie. Goddammit. Dobra. Lepszą konicę. Wrogi generał zabity. Duke of Gumberland. Świetnie. Ci tutaj dostali się pod taki ogień, że... Spanikują. I to za momencik. Nie walić po swoich tymi armatami, imbecyle. Dobra, jedziemy. Ajajaj, trochę oberwaliśmy w tym momencie. No ale tak zawsze jest. Dobra, już ich tutaj pokonamy całkowicie. Generale. Sytuacja jakaś nie jest tutaj beznadziejna. On jest i jakaś wyśmienita. Wbijcie się w nich. Tutaj Niderlandy, tam Austriacy. Tutaj Niderlandy znowu idą. O, tutaj jakiś mój oddział konnicy został. Wbijcie się w piechotę liniową. Świetnie. Piechota brytyjska spanikowała. Nie wiem, co oni tutaj planowali, ale nie udało mi się to.
możecie się na nowo ustawić. Wy zaatakujecie tych panów. Tu też mi nikt nie zagraża, ci będą uciekać rozgromieni. Mój generał się bije z jego generałem, Austriaków. Ale zaraz go pokonamy. Tutaj jest konica, właśnie bardzo osłabiona na tle na przykład takiego Medivala dwójki. O, świetnie, pokonaliśmy ich w walce wręcz. Wbiliśmy się w nich, dostaliśmy za to bonus. I to oni jako pierwsi spanikowali. I teraz tylko uciekają. My im trochę wystrzelamy ludzi. O, ten się w ogóle zbugował, tutaj lata. Dobra. To ja bym się wbił w tych. Wbija się kolejna gwardia generalska nadjeżdża. O, tutaj dwóch na starcie padło. Teraz tutaj kolejni. Na dzień dobry. Mam nadzieję, że ten mi nie padnie, generał. Bitwa idzie chyba po mojej myśli. Lecieć tam. Teraz ta piechota na nich. Tutaj moi uciekają. To pozostaje nam chyba tylko ta flanka i tutaj ci. Dobra, kolejny generał zabity. I możemy się w tych wbić. Go. No i mówię, jeśli ktoś jest zainteresowany pograniem ze mną, to piszcie mi prywatnie w komentarzach, prywatną wiadomość napiszcie. I napiszcie, jakbyście chcieli się porozumiewać. Nie mówię, że to musi być Skype, czy tam jakiś inny dźwiękowy, ale dobrze by było. Trochę oberwaliśmy, ale pokonaliśmy wielką armię. Tym się skończyły naboje? Nie. Nie skończyły się, po prostu miałem im włączony tryb walki. Ci tutaj z pokoju mogą sobie postać, świetnie. Pies mi tutaj nie panikuje. Jak to tutaj się prezentuje? Uciekają. Kontynuujmy, dobijemy gnoi. A co tam? Chcieli mnie pokonać? Nie dało rady. Rozgromiliśmy tamtą piechotę? Chyba tak. No, nie do końca. Trochę ich jest. Empire to nawet ciekawa produkcja. Jako pierwsza właśnie zastosowali broń palną tutaj. I nawet dobrze to rozwiązali. Jest tutaj coś takiego jak odkrywanie technologii. W ogóle tutaj wprowadzono jako pierwsze technologie i jako pierwsze tutaj się wprowadziło coś takiego, że dajmy na to, wybudujemy stajnie, to one nie są tak jakby w zamku, że trzeba podbić zamek, żeby podbić te stajnie, tylko te stajnie są gdzieś, nie wiem, gdzieś w okolicach i po prostu przeciwnik nie musi wysyłać jakiegoś agenta, aby nam to sabotował, chociaż da się. Ale może on po prostu zaatakować to swoją armią, bo to nie jest moim tym miejscu, tylko po prostu. No nie. Ktoś tu jeszcze jest? O, są. A to ciekawe. W ogóle wielu mi pouciekało tutaj. Ale bitwa była krwawa. Tego nie da się ukryć. Bardzo zmęczeni, wyczerpani. No tak. Gonili po całej mapie. Ale jeszcze tylko kawałek, panowie. I tutaj będę kończył właśnie ten specjalny odcinek dla was. Podałem wam najważniejszą informację. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to piszcie. Zapraszam także do kolejnego subskrybowania mojego kanału. Jest to bardzo duża motywacja dla mnie. Ja nawet dla takiego jednego widza będę nagrywał, bo po prostu ktoś mnie ogląda, nie? O to chodzi.
Dobra. Mój generał jako pierwszy będzie atakować. Nie umieraj mi tam. Dobra. Klap, 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 klap. I wbijamy się w piechotę. No. O rany. Akurat pod sam koniec musiał zginąć, naprawdę. No, przynajmniej fajnie zakończyliśmy tę bitwę. Dlatego tutaj nie wolno manewrować generałem. Najważniejsza zasada. Wow. Ej, pokonują mi ich. Twardziele. No już, na nich. Ej, panowie. Minimalne zwycięstwo, oh yeah. Zabici wrogowie, 1200, oni mi tutaj... Prawie, no około 500. I minimalne zwycięstwo, poprowadziliśmy Francuzów przeciwko wojskom sprzymierzonym. I to było na tyle, ja bym chciał się z wami pożegnać. I trzymajcie się ciepło, tutaj Wrona.